ja jestem przygotowany na wszystko. Ja mam siekiery, ja mam wszystko. Kamienie, butelki, ja tam będę bronił. Ja tutaj się praktycznie urodziłem i tutaj umrę. Rozkład to jest zajebista rzecz, trzeba tego bronić po prostu. To jest nasz skład, nasz będzie i... po gwoździk w trumnie. Tryk. Miałem cykora sam iść. Nie wiedziałem, co tu jest, więc wolałem iść z kimś. No i podzwoniłem po chłopakach z załogi. Chodźcie, pójdziemy zobaczyć. No i wchodzimy na teren. Przechodzimy przez długą aleję. Nagle okazuje się, że stoi parę budynków. Z czego jeden, ten mieszkalny, w całkiem niezłym stanie. Obejrzeliśmy go w środku. Szkód nie było wielkich. Parę główien na ziemi. Ślady po żulach, którzy tutaj spali, urządzali libację. Chciałem nareszcie zacząć żyć na własny rachunek i na pewno nie miałem pieniędzy na to, żeby wynajmować mieszkanie. Tak naprawdę bardziej mnie jarał fakt zamieszkania w takim pustostanie, gdzie można wszystko urządzić samemu od początku, gdzie można być tak naprawdę panem samego siebie i gdzie mieszka się z ludźmi. Postanowiliśmy się wprowadzić i w pierwszą noc trójkę żeśmy spędzili z Szoszon, Ola i ja. Baliśmy się trochę, że będą żule, że może przyjdą, że może będą jakieś awantury. Przeszło bez problemów. No i jak zaczęliśmy mieszkać, to później w ciągu tygodnia sprowadziła się reszta, jakby przyszedł Alex, przyszedł Ogi, przyszedł Paszko i zaczęli się ludzie sprowadzać. Nie? Rozbrat jest takim miejscem, gdzie po prostu może zmieścić się każdy i to może być na przykład mechanik, hydraulik, może to być poeta i dziwak. Anarchiści, są punkowcy, którzy szukają po prostu swojego miejsca tutaj, nie? Jakiegoś takiego pszczółku. Ludzie, którzy są jak gdyby spychani cały czas w tej naszej rzeczywistości, spychani na taki margines, nie? Na margines życia społecznego. Byłam zszokowana, że w takich warunkach ludzie mieszkają. Na ścianach był grzyb, który suszyliśmy halogenami. I po prostu tak parowały z tych ścian i w ogóle, ale tak się kontakty nagrzewały i te kable, że bo to miało jakiś niesamowity pobór mocy, że na dłuższą metę tak nie szło robić. Wszyscy, którzy mieszkali na skłocie, pachnieli po prostu skłotem. Od razu było widać, że ktoś tutaj przebywa dłużej. Taką specyficzna stęchlizna. Albo jesteś skutersem, albo nie, a dla mnie to kurwa ktoś, kto mieszka miesiąc, dwa, trzy, pół roku i przychodzi zima i się wyprowadza, bo mu jest zimno, kurwa, to dla mnie to jest pizda, kurwa, po prostu bym mu wypierdolił w ryj i tyle ty. Dla mnie to się nie liczy, albo kurwa, albo się decyduje, że mieszka, albo niech spierdala, no i tyle ty. My we wiosce pozamykali trzy dosyć duże funkcjonujące zakłady. Całe PGR-y, wszystkie tam na północy, wszystkie rzeczy runęło, kolej zaczęło padać. Jedynie z kim ona się skumać w tym całym syfie, no to z anarchistami jeszcze. Rodzeństwo wszystkich zostawiłem, mówię, idę w nowy, lepszy świat. Przyszedłem tutaj i chciałem zamieszkać. I się dowiedziałem, że to nie jest takie proste. Dwa miesiące mi zajęło to, żeby się wprowadzić na skład. I robiłem co niedzielę zebrania. Musiałem opowiadać, skąd jestem, dlaczego chcę mieszkać tutaj. Jak ktoś chciał mieszkać na skłocie, to musiał mieć osobę wprowadzającą, która cię znała i mogła za ciebie świadczyć, że okej, okay, ten koleż jest w porządku. Przyjechaliśmy zagrać koncert i jak zobaczyłem tych wszystkich ludzi, pasy, pieszczochy, irokezy, no kurde balans, jak Jarocin, myk. I od razu się zakochałem w miejscu i miałem je na myśli. I pewnego razu przyjechałem, spakowałem się, wszystko do torby, jedną kurtkę, bo dużo bagażu nie miałem zawozić. I przyjechałem. I tak zostałem. Miej litość do chuja. No i tak kurwa zaginasz te. I tak kurwa zaginasz. Ja.
Ciągnij go do chuja, weź! Co za kurwa! To muszę powiedzieć, że trochę jest tutaj jak w klasztorze. Każdy ma swoją celę. No jest na pewno inaczej, całkiem inaczej jak w bloku. Były tygodnie, co nawet cały tydzień nie wychodziłem stąd i było po prostu zajebiście, nie? Całkiem inaczej czas płynie, zdecydowanie wolniej. Nie czuwa się w ogóle tej schizy pośpiechu, która jest na zewnątrz. Wyjdzie się na ulicy, wszyscy gdzieś zapierdalają do pracy, tu coś załatwiać na mieście, kurde. A tutaj wchodzi się i od razu, kurde, czas zajebiście zwalnia. Śniadanie o 14, obiad o 21, komu się zechce zrobić, a kolację to już nikt nie je. Jak fajnie jest, gdy fajnie jest, bo fajnie jest, jak fajnie jest, więc fajnie jest. Nie, no wszystko jest fajnie. Jak może być niefajnie, jak wszyscy słuchają mniej więcej tej samej muzyki? Piją to samo, palą to samo. No po prostu jedna fala. Nie ma, że boli. My tu musimy walczyć, jest biblioteka, w ogóle tam są porządki, jest recycling, jak to się nazywa, recycling. Rzucę picie. Odzyskam żonę, odzyskam dom, odzyskam pracę. I tak patrzy, chlub tego drinka. A, walić takie życie z odzysku. Mamy ekologów nawet, nie można ścinać gałęzi, chociaż nie ma tu kurwa światła pierdolonego przez słońce, które nam świeci, bo nie można ścinać gałęzi. I tak zimą się zetnie, tak. Wiesz, oczywiście gramy w piłkę, są koncerty, dziewuszki przychodzą, gorzej, że srają po krzakach, kurwa, ktoś tu musi sprzątać, chociaż są kible. Może piwka? Rozbrat to jest miejsce, do którego się wraca. I czasami z zmieszanymi uczuciami, bo czasami się widzi znowu to samo, znowu te same problemy. Ludzie, którzy rozmawiają na nudne i ideologiczne tematy, które czasami są abstrakcyjne i nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Dla mnie najważniejsze jest to, że tutaj wszystko jest możliwe, że wystarczy coś wymyśleć, przemyśleć, przyjść i wykonać. Myślę, że się realizuje, na rozbracie się realizuje utopia. Wszelkie działanie jest dyskutowane. Wielokrotnie, często w ciężkich bólach, w bojach. Są tutaj wojny domowe, prawdziwe. Jest jaki jest, jest po prostu tutaj pełno syfu i brudu i w ogóle ludzie się kłócą z sobą czasami i wiesz, jest pełno jakichś takich często niemiłych sytuacji, ale to jest zupełnie nieistotne. Cały czas uczymy się tego, w tej wspólnotowości i tego w ogóle funkcjonowania, kurde, na tym terenie i właśnie o to chodzi, żeby brać pod uwagę, nie wiem, no innych ludzi, że ktoś może mieć odmienne zdanie, uszanować to i iść na jakieś właśnie kompromisy i tak dalej. Anarchiści, punkowcy mają swoje tam coś do powiedzenia, ci się nie zgadzają z tymi, czy z tymi, ja to mam w dupie, bo ja z wszystkimi żyję równo, jestem punkowcem i anarchistą. Napadli nas dlatego, że zawsze mieli coś do nas. I napadli nas dlatego, że o 6 rano strasznie im było nudno i musieli coś zrobić. Nie? Napadło tutaj paru kolesi, 6-7 skinheadów. Wszyscy spali. Kolesi mieli otwarte drzwi od skłotu. Wpadli, zaczęli się wpierdzielać do pokoi. W pewnym momencie Szoszan spuścił na nich psa, oni zaczęli, wiesz, psa okładać kijami baseballowymi. Radek, który wyskoczył z pokoju, zaczął ich okładać nago i zaczął ich okładać rurą od kaloryfera.
Szanszon walczący z nimi piłą do drewna. Wyważyli drzwi od pokoju i koleś na ślepo dźgał nożem śpiące osoby w łóżku. Trafił ją w pachwinę i cudem jej nie zabił, no. W samym centrum szalącego cyklonu, szalącego chaosu jest spokój. W cyklonie, gdzie dookoła szaleje po prostu rozpizdziaj. W samym środeczku dym papierosowy będzie się delikatnie unosił bez żadnych problemów do góry. Żadnego zawirowania nie będzie. Wjechać na imprezę punkową, no to jest totalny rozpizdziaj. Jest taki chaos, że no nikt tam z dziećmi nie pójdzie na piknik raczej, nie? Ale jeżeli ktoś już wchodzi do środka tego chaosu, poznaje tych ludzi, to w tym chaosie czuje się bardziej spokojnie, czuje się bezpieczniej, niż poza tym centrum tego chaosu, jakby w tym chaosie, który nas otacza przez paragrafy, przez policję i tak dalej, nie? No tak to widzę. Dla mnie punk rock to jest wszystko. To jest życie, to jest bibka, są koledzy, są przelotne miłości, są nie powiem co, to jest piwo, nie tylko, samowolka. Nic nie musisz robić, nic tam, wiesz, nie musisz chodzić do pracy, bo po co chodzić do pracy? I tak cię oszukują i tak. Nie musisz płacić za sranego ZUS-u, czy tam jakiś gówien, a nie tam coś. Bo tak cię w chuja zrobią i tak cię w chuja zrobią. Punk to jest punk, to jest moje życie, no i takie zostanie, no i proste, kurwa. Straszliwa legenda znowu odżyła. Łapią dzieci z krwi, odciągają. Potem za dewizy kwiopicą odpylają. To jest kapitalizm, dostał jego prawa. W piśmie Nostop, czarno-białym, było ogłoszenie, że jest festiwal poza kontrolą, żeby przesłać nagrania. Więc wziąłem dwa magnetofony kasetowe i nagrałem sobie zespół. Na jeden nagrywałem perkusję na mikrofon ustami. Potem to otworzyłem, z radia puściłem krótkofalowców jako syntezator. Na gitarze plastikowej z kiosku zagrałem. Jak to można nazwać zagraniem? To zaśpiewałem i to wysłałem. Jakowe matki krwi, to neokolonializm, autostop. Do śmierci krok, czarna wołka, w czeluść wciąga. I po dwóch miesiącach przychodzi telegram, czy zagramy w Gdańsku z dezerterem na plastikowych gitarach. Autostop, do śmierci krok. No i gramy sobie ten koncert, ludzie tam wrzucają w nas, puszek jeszcze tydzień było, więc plastikowymi kuflami, spierdalać domów wariatów. Czarna wołka, czeluść. I wtedy właśnie powstało pismo Rozkrok Problemy i Zagadnienia, gdzie napisaliśmy, że właśnie od takiej ni to industria, ni to coś przez punk rocka dojdziemy do pop music, bo wszystkie kapele tak na ogół robią. Autostop do śmierci krok. A teraz to już się to rozmyło wszystko, bo gramy co nam ślina na język przyniesie. Był to o tyle nietypowy koncert, gdyż impulsem do jego zorganizowania było odcięcie prądu przez elektrownię, który wówczas był kradziony, dopiero później założono liczniki. No i pomyślałem, że skoro tak czy inaczej gram akustycznie i nie potrzebuję wzmacniacza, to zorganizuję taki koncert. Był to bardzo romantyczny koncert, ponieważ odbył się w świetle świec. Ponadto wspominam go jeszcze bardzo mocno z tego względu, że za rozwieszanie plakatów na mieście dostałem od Straży Miejskiej kolegium. I w tej książce pojawiają się fragmenty broszury niejakiego Hagbarda Celina, amerykańskiego anarchisty, pod tytułem Nigdy nie gwisz, kiedy sikasz. Dosłownie rozumując, chodzi o to, że w momencie siusiania nie należy się skupiać na innych rzeczach, nie należy myśleć o całym świecie dookoła, tylko myśleć konkretnie o sikaniu. Na przykład sikać i sikam, 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 sobie nawet pomantrować, sikam, sikam. W tym momencie już po kilku próbach nawet można dojść
do stanu podobnego do orgazmu w seksie. Czyli nad wszystkim, co się w życiu robi, należy się nad tym skupiać, nad tym tylko i robić jedną rzecz, nie robić 10 rzeczy na raz. Także ja miałem teraz na przykład siedzieć i myśleć, że ja muszę iść do pracy i tak dalej, pracować przez cały miesiąc, żeby na ten koniec dostać tą wypłatę, to wolę się w tym momencie skupić na tym, że żyć po prostu chwilą, która mnie zostaje. Rewolucja zaczyna się od każdego z nas. To jest moralny, twój moralny wybór, nie? Że wiesz, że masz tutaj czekoladę i mówisz sobie, chuj, nie kupię tej czekolady. Masz możliwość pójść do sklepu i kupić sobie czekoladę, wiesz, tam Nestle, a po prostu chrzanisz to, bo Nestle, wiesz o tym, że Nestle po prostu zamyka kolejną fabrykę w Poznaniu, czy robi genetyczne historie, modyfikuje jedzenie itd., itd. Robi 1000 skurwysyństw, więc po prostu w ten sposób moralnie protestujesz przeciwko temu. Po prostu chrzanisz tą kurde czekoladę i tyle, nie? Rewolucja polega na tym właśnie, na drobnych decyzjach, które po prostu składają się na całość. Nie? Jakie były tam hasła? Gdzie były jakie hasła? Jakie są hasła były wymyślane? Taką kawę na pewno nie serwują tutaj w tej kawiarni. My zaczynamy ją serwować. Jest to kawa ze stanu Chiapas, z Meksyku, ze stanu, z regionu Meksyku, który przeciwstawił się wielkim korporacjom, kapitalizmowi, temu krwiożerczemu najbardziej wyzyskującemu pracowników. I zapraszamy na darmową, przypominam, darmową kawę, której nie uświadczymy w firmie Nestle albo w jakichś innych multikorporacjach. Boję się tego, że już zaczynam sama jak gdyby odczuwać, jak bardzo mam niewielki wpływ na to, co się dzieje. Nie, ja się nie czuję wolnym człowiekiem. Jest zbyt dużo rzeczy, które mnie krępują na co dzień. Bardzo prozaicznych rzeczy, chociażby to, że trzeba z czegoś żyć i trzeba na to jakoś zapracować. To moje życie, to jeśli tam chcesz jakoś przeżyć, to musisz przyjąć czyjeś zasady gry, jak gdyby nimi operować. A nie do końca mam na to ochotę. Wolność to jest wolność dla wszystkich, chociaż wszyscy są uwięzieni tak, to uwięzienie w klatkę, kurwa, żyją i rodzą dzieci, żenią się, kupują sobie samochody, kupują sobie domy i po co z tym, tak i tak umrą i tak umrą, albo tak zdechną i tak zdechną. Kurwa, burzy się w tobie po prostu, burzysz się i się buntujesz, nie? Mi to wisi. Będę miał samochód? Chyba nie. Po co? Wolę sobie kupić piwo, ty. Wolę sobie kupić piwo, wbić z kolegami. Pierdolę samochód, ty. Wolę sobie jeździć rowerem na przykład, chociaż którego nie mam, ale sobie pożyczyć mogę. Dużo rzeczy się dzieje, więc jest dużo demonstracji. No. Są demonstracje dotyczące, nie wiem, praw człowieka, na przykład, tak? Są demonstracje dotyczące na przykład wojny w Iraku, tak? Czyli przeciwko wojnie w Iraku. Są też demonstracje, jeśli chodzi o prawa zwierząt, które również są mi bliskie. Anarchizm się ma we krwi. Szukasz po prostu, szukasz alternatyw, szukasz po prostu jakichś rozwiązań alternatywnych. Inność jest po prostu naturalnością tego świata, nie? I anarchizm właśnie jest tym, żeby szukać i niszczyć po prostu to, co jest i tworzyć coś nowego, nie? Że wiesz, bo to jest ciągła, to jest taka droga zmierzanie ku wolności. To jest ten anarchizm. Anarchizm jest utopią, nie? Ale bez utopii ten świat był beznadziejny. Bandiera nera la triumfera, bandiera nera la triumfera, bandiera nera la triumfera, e viva anarchizma la libertà. Brawe, 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 na chodnik dla własnego bezpieczeństwa. Kierowcy nie respektują demonstracji.
dla własnego bezpieczeństwa na chodnik! Kierowcy nie respektują waszej demonstracji! Dla własnego życia! Szkoda was! Powtarzam, szkoda waszego życia! Kierowcy nie respektują demonstracji! Zejdź na barku! Pała boli, no to tam wiadomo, ale jakby nie mówiąc o bólu, to jest taka niemoc, że po prostu ktoś tak naprawdę może cię pobić. Najbardziej boli pierwszy raz, bo cię boli, nie boli cię fizycznie, co boli cię po prostu, wiesz, mózg cię boli, intelektualnie, duchowo ci to boli. Kurwa, jesteś niewinnym człowiekiem, naprawdę nie jesteś niewinnym człowiekiem, bo jesteś obywatelem, wygrażasz swoje zdanie przeciwko na przykład wojnie jakiejś, nie? No kurwa, przecież każdy człowiek jest po prostu, to jest normalna sprawa. Nagle po prostu dostajesz pałm od policjanta, bo kurwa tak. Jestem na demonstracji, nie boję się, że ktoś mi wpierdoli, że dostanę od policji pałką i że stracę przytomność, nie boję się, że dostanę może kamieniem, że nie przeżyję, no nie wiem, no taki sposób życia czy protestu, trzeba się z tym liczyć, że można na przykład nawet stracić życie. Kiedy jest wojna, no to kurwa, za przeproszeniem, obowiązkiem obywatela, człowieka jest po prostu protestowanie przeciwko wojnie. To jest nawet w Piśmie Świętym napisane, po prostu nawet napisane w każdym prawie jest napisane właśnie ten gówniany przepis, że trzeba po prostu protestować przeciwko temu, jak się dzieje źle drugiemu człowiekowi. Ludzie swoją biernością po prostu przyklepują władzy i po prostu sprawiają wrażenie, że akceptują rzeczywistość i że wcale nie chcą jej zmieniać, że jest im tak wygodnie, że chcą być sterowani, manipulowani, że chcą być rządzeni. Damy radę. Damy radę. Wiesz, jak się ten papier wkłada? Co? Teraz się wszystko okaże, czy dobrze jest. Między nami dobrze jest. Jest okej. Jest okej, jest alright. To nie muszę tego brać, nie? Co? Tego nie muszę brać. No, to bierzemy. Zobaczymy, jak nie będziemy mieli, to przyczajmy to. To też nie tak. Damy radę. Damy radę. Między nami dobrze jest, między nami dobrze jest. Pomóż policji! Zaszczel się sam! Pomóż policji! Zaszczel się sam! Pomóż policji! Zaszczel się sam! 15 lat po transformacji ustrojowej w Polsce ponownie znaleźliśmy się w sytuacji, w której policja i służby bezpieczeństwa wymknęły się spod jakiejkolwiek kontroli społeczeństwa. Służby w założeniu mające społeczeństwo wspierać i ochraniać skierowały broń przeciw niemu. Zmierzamy ku absurdalnej sytuacji, w której wychodząc na spacer nie tylko obawiać się będziemy rozboju czy kieszonkowca, ale i policyjnych kul świszczących nad głowami. Nie możemy mieć nawet pewności, że będą to kule gumowe. I to jest cała polityka państwa, polityków, którzy dążą do tego, aby mieć psy, które zawsze mogą spuścić, psy przeciwko społeczeństwu. Po prostu spierdalamy stąd i tyle nas będziecie widzieć po prostu. Policja broni bogatych przed biednymi. Policja broni bogatych przed biednymi. Policja broni bogatych przed biednymi. Policja broni. Jest bezpiecznie. Jest
spokojnie. Serce tak czyste, oczy powolne. Jest bezpiecznie, jest spokojnie. Usta tak krwawe, słowa bezdomne. I tylko ten wiatr. I tylko ten wiatr. I tylko ten wiatr. I tylko ten wiatr. Rozbrat jest rakiem, który zżera tkankę miasta, czyli jest chorobą choroby, czyli uzdrowieniem. To jest rozbrat ze światem zewnętrznym, z państwem, rozbratać się z tym, co cię ogranicza, z władzą, z jakimś tam systemem. Jest to materialna przestrzeń, która jest manifestem po prostu. To jest manifest wolności. Mam nadzieję, że to będzie trwało i trwało. Chociaż skład z samego swojego założenia jest po prostu miejscem tymczasowym. Właściciel, który od 10 lat tutaj się nie pojawia, myśli sobie, że będzie budować domki jednorodzinne. I na takim, na tym początkowym terenie, gdzie jest klub, narzędziownia, chce tam budować 6 albo 8 domków jednorodzinnych i taką ma wizję. Próbowaliśmy odciąć możliwe drogi dojazdu, po prostu ciężkiego sprzętu budowlanego. W te otwory, siedząc, można włożyć rękę aż do tej głębokości. Ma się zapięty na ręce karabinczyk, tam jest poprzeczka metalowa, którą po prostu w tą poprzeczkę można się wpiąć i wtedy, jeśli dobrowolnie ktoś nie chce się odpiąć, to nie jest bardzo ciężko go odpiąć. Trzeba by rozwalać całą tą beczkę, w której jest beton, są głazy i w ogóle bardzo dużo ciężkiego sprzętu. Za tą barykadą zbudowaną właśnie z kamieni jest wykopany rów, tam też stoi beczka, w którą też można się wpiąć. Gdy znajdą się ludzie chcący faktycznie swoim ciałem fizycznie po prostu siedząc w tej beczce wpięci tak naprawdę na pierwszej linii ognia, zechcą bronić po prostu tego przejazdu, to posądzam, że jest on niemożliwy do sforsowania. Ale nas jest kilkadziesiąt osób, którzy na pewno będą bronić, ale jak ktoś się wyłamie, to po prostu już u mnie to jest po prostu przegranym kolesiem. Walczymy o swoje, to jest nasze, my musimy tego bronić, bo taka jest prawda. Musimy. Ja powiem, gdy po tamtej stronie, dzień, w którym rozlegną się strzały i staniemy się bardziej czerwoni.